pułapka średniego rozwoju to dość nośny i nowy temat, był dość popularny wśród ekonomistów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zyskał bardzo szerokie zainteresowanie. Wiąże się przede wszystkim z kwestią dotyczącą problemów rozwojowych gospodarek, które rozwijają się i w pewnym momencie nagle zaczynają napotykać pewne problemy, wyczerpują się pewne motory wzrostu, typu na przykład wyczerpuje się przewaga dotycząca kosztów pracy, czy też przewaga dotycząca dużej ilości siły roboczej. Ten rodzaj problemu, czy ten rodzaj zagadnienia jest obecnie dość szeroko dyskutowany w przypadku krajów takich jak Chiny, ale także na przykład Polska. Tak? Od całkiem niedawna zarówno politycy, jak i ekonomiści tym zagadnieniem się zajmują i szukają nowych kierunków, nowych czynników, które mogą spowodować przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o tym, że kwestia pułapki średniego rozwoju jest pojęciem dość kontrowersyjnym, gdyż ostatnie, najnowsze badania wskazują, że niekoniecznie to zjawisko rzeczywiście ma miejsce. Tak więc jak wiele innych problemów ekonomicznych, jest to kwestia, która budzi dyskusję i tak naprawdę jest punktem wyjścia do dalszych, może być punktem wyjścia do dalszych badań i analiz.